Siemano kochani, jak się bawicie? Witajcie na kanale. Tego filmu tak naprawdę miało nie być, w takim sensie, że nie planowałem, że on powstanie. A powstał w taki sposób, że byliśmy sobie w Kauflandzie i zajrzałam do suszy, myślę sobie, hej, może jakieś miał promocję, może coś tam sobie kupimy na kolację. I wiecie, co się okazało? Że jest nowe sushi! Nie widziałam go wcześniej w Kauflandzie, a proszę bardzo, jest sushi to go, Kaio sushi. Tak to wyglądało. Ten zestaw, tak na początku powiem, kosztował 13 zł, nie jest duży, bo mamy tutaj tylko 6 kawałków, 3 futomaki, 2 uramaki, czyli te odwrócone, no i jedno nigiri, czyli te takie słynne, drogie sushi, haha. I pomyślałam sobie, że zrobię ten w zasadzie porównanie z Biedronką, bo jako, że ostatnio pojawiło się nowe sushi w Biedronce i próbowałam, testowałam na kanale, o czym możecie przekonać się w tym filmie, tak tutaj stwierdziłam, że hej, to też jest nowe sushi, no to porównam. I jeszcze jedna sprawa. Pomyślałam sobie, że skoro kupiłam sushi, to może też warto zobaczyć pierożki gyoza, które również mogliście zobaczyć w tym poprzednim filmie. I pomyślałam sobie, hej, poszukam na lodówkach. I znalazłam, były tylko z kurczakiem. Kupiłam jeszcze sobie, a zrobimy takie porównanie, żeby ogólnie tam ocenić ciasto, wiecie, jakość do ceny i tak dalej. I wiecie co? Kupiłam, a w domu zorientowałam się, że to są te same pierożki. Ta sama firma robi te pierożki, które robi je dla Biedronki. Tym razem po prostu są one z kurczakiem. Jak widzicie, jest to puste opakowanie, ponieważ ja te pierożki już przygotowałam. Dobra, koniec gadania, przechodzimy do jedzenia. Zacznijmy od pierożków, bo są one gorące, bo właśnie wcześniej przyrządziłam, żeby już nie robić tego na antenie. W zestawie tak samo mamy sos sojowy. Jeżeli chodzi o wielkość zestawu, jest on taki sam, tu również mam 11 pierożków i to kosztowało mnie 6 zł, więc tak jak mówiłam, wydawało mi się, że poprzedni zestaw również tyle mnie kosztował, a teraz nie umiem otworzyć tego sosu sojowego. Pomyślałam też, że fajnie by było, jakby oni zamiast sosu sojowego dawali tę mieszankę z octem pół na pół, tą, którą mówiłam, że proponują też do podania, do serwowania tych pierożków, to lecimy z pierożkiem. Jest naprawdę identyczny, tylko tyle, że różni się farszem. Przyznam wam szczerze, że w smaku jest naprawdę bardzo podobny do tych pierożków warzywnych. Nie wiem, czy to wynika z sosu sojowego, czy w kwestii czegoś innego, tylko teraz spróbujemy bez sosu. Naprawdę smak jest bardzo podobny. Różni się tylko tym, że ten zestaw nie ma marchewki, bo ma pora, cebulę i kapustę, z tego co pamiętam, zamiast marchewki z kurczak. I to jeszcze mięso z uda kurczaka, to jest pierś kurczaka, no i spodziewałem się nie wiadomo czego. Są naprawdę bardzo dobre. Ale jeżeli ktoś właśnie chciałby zrezygnować z mięsa na rzecz diety warzywnej, albo po prostu wybrać sobie, na przykład nie wiem, piątkową opcję bezmięsną, to jak najbardziej może sięgnąć po te warzywne. One naprawdę niczym wielkim się nie różnią w smaku. Dobra, przechodzimy do sushi. Na pewno pamiętacie, że w ostatnim czasie, wydaje mi się, że przy okazji ostatniego filmu, mówiłam o tym, że ten imbir, który nam podają w tych zestawach, jest taki bardzo malutki drewno posiekany. Oj, dotknę mikrofonu, sorki. Ten imbir jest dość duży, ale jest on zamknięty w jednym pudełku z wasabi i to się rozlało. Więc jakby, nie wiem, zobaczymy jak to wpłynie. No więc taki, przyznam wam szczerze, mało. No nie wiem, trochę jestem negatywnie nastawiona do tego już od razu. Więc tak, przełożymy te kawałki na talerzyk. Okej, to są trzy różne kawałki. Te wszystkie rodzaje sushi, czyli uramaki, nigiri i futomaki, są takie same w tym zestawie. Dobra, wyciągamy naszą buteleczkę, przepraszam, sosu sojowego, która jak widzicie jest brudna. Więc no, minus. Minus, panie zestaw. Nie wiedziałam tego. Nie wiem, czy bym się odważyła to kupić, gdybym zobaczyła to od razu, wyciągnęła z tego papieru, wysunęła to. No ale dobra, mamy naszą buteleczkę sosu sojowego. Właśnie o tym mówiłam, że niektóre buteleczki, niektóre sosy sojowe są w postaci buteleczek. Dość płynne jest to wasabi. Taka pasta bardziej, ale to okej. Okay. Ale to nic, najważniejsze, pamiętajcie, jest smak. I przechodzimy do kawałku. No, powiem szczerze, wydaje mi się, że nie będzie to najlepsze sushi, bo już jak czuję ten kawałek, trzymam go pałeczkami, strasznie twardy. No ale okej, okay. Może to po prostu złe, dobrego początki. I to taki mas. Strasznie twardy kawałek. Jeżeli chodzi o to, co, z czym to było, to jest łosoś marynowany, ponoć ja bym powiedziała po prostu, że pieczony, ale dobra. Z marchewką i jest strasznie twardy. W ogóle ten łosoś jest strasznie suchy, ryż jest strasznie suchy. Tu chyba trzeba wylać hektolitry tego sosu sojowego, żeby to było po prostu no mokre, no żeby coś dało jeść. Dobra, bierzemy kolejny kawałek imbiru. Dobra, tak jak było w ojejku, w poprzednim sushi, tu również są prześwity. Tam mam nadzieję, że coś mi się nie wywali. Powiem wam, że ten kawałek był dużo lepszy
dobrze, że są trzy takie kawałki w zestawie. Po pierwsze, nie był taki suchy. Też może to ze względu na to, że tu mamy paluszek jest w tym zestawie surimi, a nie łosoś. No i wydaje mi się, że tu jest chyba majonez dodany. Dlatego po prostu to jest bardziej mokro. Tak nie powinno być, bo ryż sam w sobie powinien robić robotę. Właśnie teraz się przekonamy na nigiri. Ale jest lepiej. A ten kawałek jest dużo lepszy. Oho. Powiem wam, ten kawałek jest taki duży i twardy, nie jest w ogóle plastyczny, że bardzo ciężko jest go złapać w pałeczki. Nie wiem, czy w ogóle nawet jest... Dobra, zjemy go po prostu ręką. Jest strasznie twardy po prostu. I duży. Nie! 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 Zdecydowanie nie, dlatego sushi, matko kochana, nie kupujcie go. Zapamiętajcie, jak to wygląda. Ryż jest twardy. W ogóle kawałki są mało wyraziste. Co prawda ten kawałek łososia, to mi zleciał, był całkiem okej. Okay. Nie był jakiś tam żelasty, gumiasty, był taki przyjemnie się go jadło. Natomiast ryż w ogóle było za duże przede wszystkim. Trzeba byłoby z tego zrobić dwie mniejsze rolki, ponieważ czuło się, jakby ktoś mi włożył kulę ryżu po prostu do buzi i kazał mi to rzucić, to było suche, no tak jeszcze i wodą mi popił. Znaczy ja popiłam, polał mi. Więc zdecydowanie sushi z Biedronki jest lepsze. Nowy zestaw, ten, który pojawił się w Biedronce, jest zdecydowanie dużo, dużo lepszy od tego zestawu. To były źle wydane pieniądze. Zresztą cenowo też jest dość duża różnica, bo w tamtym zestawie miałam 9 kawałków z tego, co pamiętam. I to były takie większe kawałki. Znaczy różne, o, to już też było bardziej różnorodne. Natomiast tutaj mieliśmy tylko 6 kawałków, a cena była taka sama. Za tamten zestaw zapłaciłam 13 zł. Nie wiem, czy jeden i drugi nie był teraz na promocji tak naprawdę nawet. Ale mimo wszystko, nawet jeżeli cena wyjściowa jest większa, ale podobna, to nie. Sushi z Biedronki jest dużo, dużo lepsze. Dobra, będziemy kończyć, kochani. Mam nadzieję, że wam się podobało, że tak jak mówiłam, to jak ja jem, a wy patrzycie, to jest po prostu mój ulubiony content, jaki tutaj kreuję. Dajcie mi znać w komentarzach, czy wam się podobało, czy jedliście to sushi, czy może waszym zdaniem to sushi smakuje lepiej niż jakiekolwiek inne sushi, jesteście fanami, a ja was w tym momencie uraziłam. Dajcie mi znać, dajcie mi łapeczki w górę, jeśli wam się podobało, jak nie, to nie dawajcie mi w dół, bo to smutne. Subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym i wpadajcie na pozostałe social media, zwłaszcza na Twitcha, gdzie staram się streamować regularnie. To będzie na tyle. Pa!